Utonięcie w ściągach to koszmar każdego profesora. Ten profesor przyszedł dzisiaj do pracy po ostrej imprezie wczoraj. Sądząc po jego wyglądzie, nie przygotował się zbytnio do lekcji. To wasze zadanie na dzisiaj. Zróbcie z nim co chcecie. Czy to plan lekcji? Nie, to numer jakiejś dziewczyny z imprezy. No nieźle. Ten nauczyciel nie reaguje. Profesorze! Profesorze! Mam pytanie, halo? Wszystko w porządku? A, teraz widzę. Ej, on chyba śpi. Ale to musiała być impreza. Dobranoc, profesorze. Nie przeszkadzajmy mu. Ta profesor to marzenie każdego studenta. Wow, spójrz na nią. Wszyscy się na nią gapią. W ich marzeniach to bogini nauki. Jest piękna. Przestańcie, zaczynamy lekcję. Wszyscy uczniowie chcą być bliżej niej. Zapytajmy... Ja, mogę ja? Nie, ja! Proszę, ja! Ja? Ty! To mnie zapytała! Nie, mnie! Spokojnie, chłopcy, siadajcie. Możecie odpowiedzieć wszyscy. U tej nauczycielki zawsze musi być porządek. Wszystko jest na swoim miejscu, czysto i porządnie. I nikomu nie wolno łamać zasad. Co? Co robisz? Jak śmiesz? Jesteście na studiach. Ej, ty! Ogarnij się. Od razu lepiej. Teraz wyglądasz jak prawdziwy student. Nauczę was, jak wyglądać na studiach. Od razu lepiej. Wszyscy studenci wyglądają profesjonalnie i nienagannie. Ta grupa to marzenie każdego perfekcjonisty. Nie da się odczytać pisma tej profesorki. Nawet tablica nie daje rady. Julia, chodź! O nie, wszystko tylko nie to. Nie chcę odpowiadać przy tablicy. Spokojnie, nie musisz nic rozwiązywać. Będziesz moją nową tablicą. Muszę skończyć równanie, a twoje plecy są idealne. Proszę, gotowe. Czy wszyscy zrozumieli? Dzięki, Julia. Możesz siadać. Ten nauczyciel nie zna gramatyki. W każdym zdaniu robi błędy. Jak można robić tyle błędów? Znowu, pierwszoklasista wiedziałby, jak to się pisze. Co się stało? Znów popełniłem błąd. Ups. Czuję się tak niezręcznie. Przestańcie się śmiać. Profesorze, jest pan najlepszy. Ta nauczycielka wiecznie krzyczy. Jest najsurowszą profesorką. Cóż, uczniowie, jesteście z siebie zadowoleni? Robimy dzisiaj sprawdzian. Mówiłam, że macie się uczyć na bieżąco. Ale jak tylko sprawicie jej komplement, serce jej topnieje. Jest pani najlepsza! Kochamy panią! Ta nauczycielka uwielbia komplementy. Jakie to słodkie! Jesteście moją ulubioną klasą. Sprawdzianu nie będzie. Każdy dostanie 5. Ta nauczycielka nie pozwoli ci wnieść do klasy nic, czego nie powinieneś. Jest surowsza niż ochrona na lotnisku. Stój! Wie, gdzie uczniowie chowają ściągi. Konfiskuję to. Dzięki. Proszę wchodzić. Co my tu mamy? Proszę, możesz wejść. Zaraz, nie. Przemycasz coś w kieszeni. Wow, masz tu całą encyklopedię ze ściąg. Następny. Dzień dobry, pani Oliwio. Nie ma mowy, takiej spódnicy nie będzie na mojej lekcji. Ściągi pod spódnicą to klasyka gatunku. Idź do domu i się przebierz. ale jeden uczeń zdołał oszukać system. Ma ściągę w buzi. Świetny pomysł! Na tej lekcji wszyscy próbują usiąść z tyłu klasy. Fiu, zdążyłam. Nie tak szybko, to moje miejsce. Przesuń się! Ale to nie podziałało. Oto najstraszniejszy nauczyciel. Zamiast wskaźnika używa noża. To niezły sposób na wystraszenie uczniów. Wszyscy przesunąć się bliżej. Natychmiast! Słyszeliście? Już! Okej, w porządku. Zaczyna się wykład. Wszyscy zakładać maski. Ale dlaczego? Bo ten nauczyciel-dyktator pluje podczas lekcji. Jeśli siedzisz z przodu, przygotuj się na prysznic. Z czego się śmiejesz, glizdo? Nie zadzieraj z nim. Za każde zaśmianie dostajesz 30 pompek. Licz. Słyszysz? Co tam, dzieciaki? Yo, what's up? Ten nauczyciel bardzo stara się być młody. Piątka, stary. I dab dla hejterów. Próbuje nadążać za wszystkimi trendami. A teraz epicko ląduje na swoim krześle. Profesorze, wszystko okej? Spoczko, spoczko. Jestem najfajniejszym nauczycielem, co nie? Bardzo się stara sprawić wrażenie, że zrobił to celowo. Aha. Ta nauczycielka ma bardzo prostą strategię nauczania. Włącza nagranie wykładu i czyta sobie gazety. Po co się wysilać? Ten profesor ma pozaziemskie moce nauczania. Zawsze przynosi na lekcje jakieś dziwne amulety. Czaszkę jego ulubionego ucznia, Jurka. Profesor używa Jurka jako przykładu, żeby wytłumaczyć ludzką anatomię. Musicie szczotkować zęby zgodnie z ruchem wskazówek zegara, żeby uniknąć klątwy. Rozumiecie? Profesor okultysta używa specjalnego narzędzia, żeby znaleźć oszustów. Czuję tutaj ciemną energię oszustwa. Pokazuj. Tu jest twoja ściąga, wiedziałem. Duchów nie oszukasz. Koniec czasu, oddajcie kartki. Profesor konsultuje oceny z duchami. Co myślisz, Jurek? Kto zasługuje na szóstkę? Zapytajmy naszych przodków. Wielki Einsteinie, poradź mi, jaką ocenę mam wystawić temu uczniowi? Jedynkę? Jesteś pewien? Okej, w porządku. Jeśli duchy tak chcą, to tak zrobię. Profesor okultysta ma specjalną metodę na jedynkowych uczniów. Magia voodoo to świetna motywacja. Wykłady tej profesorki są takie ciche i nudne, że nikt nic nie rozumie. Co? Co pani mówi? Nie słyszę pani. Wyczyść sobie uszy, Julia, może to ci pomoże. Ta cicha atmosfera jest idealna na drzemkę. Obudźcie mnie, kiedy zadzwoni dzwonek. Ten profesor dba o zdrowie i dobrą formę. Wszyscy jego uczniowie muszą zdrowo jeść. Co to? Chipsy? O nie, tego twoje ciało nie potrzebuje. Proszę, napij się wody zamiast nich. Nie dziękuj. Profesorze, to niesprawiedliwe. Chcę... Co? Moje chipsy? To dlatego ma pan obsesję na punkcie tego, co jemy. Pan chciwiec. Może je sobie pan zatrzymać. Smacznego. Podobały ci się nasze typy wykładowców? Daj nam znać poniżej, jeśli przypominają kogoś z twojej szkoły. I nie zapomnij dać temu filmikowi lajka, subskrybuj nasz kanał i kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić nowych, szkolnych pomysłów od Troom Troom.